tu jeszcze jest zamek, który jest niezrobiony, zaraz go ogarniemy. Marzyło mi się jeszcze, żeby zrobić mi taką wieżyczkę, jak oni tam gdzieś mają taką, takie wieżyczki, wiecie, obserwacyjne, gdzie się wchodzi na górę i tam można sobie poobserwować. Myślałam sobie też takie coś tutaj zrobić, ale wiecie co? Myślę, że takie coś powstanie tutaj nad rzeką po prostu, tak? Tutaj po prostu za mostkiem. Gdzieś tu albo tu po prostu. Tak, żeby mi to nie przeszkadzało tutaj też w tej wiosce. Bo ja nie do końca chcę, wiecie, wszystko tu mieć zamurowane i tak dalej. Chcę, żeby tu mieli po prostu zwyczajne, fajne domki. I mieszkali sobie przyjemnie. Ci moi wieśniacy. Także zobaczymy, co z tą wieżą. Na pewno tą wieżę będę chciała jakąś tam wybudować, ale jak ona będzie wyglądała, w sensie, no jak no zwykła wieża, tylko myślałam też o tym domku, który właśnie tutaj budujemy. Ej, myszka. O tym domku, który budujemy, tak, o każdym domku. Po prostu, żeby miał jeszcze dodatkowe piętro. Nawet wychodziłoby to piętro z jednej strony dachu po prostu, tak, na dwie, trzy kratki. Taki, powiedzmy, duży komin po prostu, ale stwierdziłam, że to nie ma sensu, bo to ten domek jest za mały, no to i jednak nie. Także nad tą wieżą też się zastanawiam, może coś ciekawego im wybuduję, może coś innego, może coś okrągłego, a nie koniecznie kwadrat. I po prostu ogarniemy sobie po prostu to w przyszłości. No ale ogólnie mam nadzieję, że mi się podoba takie tutaj ogarnięcie tej wioski. Tutaj będę tą górę trochę skopywała, dlatego właśnie tu jest tak na ustawiony dyc, ponieważ tu chciałam jeszcze ogródek dać. Tak blisko ogródka. Tutaj będzie właśnie ten lasek dalej zostawiony jak jest. Może tu jakieś ławeczki, zrobimy cokolwiek. Może tu im ogrodzę, może nie ogrodzę. Zobaczymy. No w sumie nie widziałam jeszcze we wioskach, żeby lasek jakiś był, więc w sumie czemu nie. No i cóż, no i tutaj właśnie porobiłam trochę ogrodzenia. Ale tutaj to trzeba załatać. Tutaj też mnie chyba jeszcze za bardzo nie było. Gdzieś tam tylko na moment poszłam, ale chyba mnie tam za bardzo nie było. Także wiecie, no tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Więc trzeba się brać po prostu do roboty, zakasać rękawy i zasuwać po prostu. No ja generalnie rzecz biorąc, bardzo mi się miło tu buduje. Nie mogę narzekać, nie mogę powiedzieć, że nie buduje mi się miło, bo nie wiem co. Nie, mi się bardzo miło buduje, bardzo jest to przyjemne. Świerkowe, dobra. Ale my potrzebujemy więcej tego, o właśnie, dobra. Bardzo mi się miło buduje, słuchając po prostu innych streamerów, youtuberów i w ogóle. Więc naprawdę pozamulam troszeczkę. Bo tu się stworzył taki nieładny płotek, ale tej rzeki już bardziej zwęzić nie mogę. Tutaj trzeba to usunąć. Wiele osób wraca do Minecrafta, wiele osób wraca, ja też wróciłam po latach, nie wiem jeszcze co do czego i tak dalej, i dalej, ale naprawdę Minecraft jest fajną grą, nadal mi się bardzo podoba i chyba nie przestanie mi się podobać, powiem szczerze, bo bardzo, bardzo się fajnie w nią zamula. Więc w sumie czemu nie, słuchajcie, czemu nie pozamulać Minecrafta? Wy też lubicie Minecrafta, widzę, że mój kanał trafia troszeczkę też do innej publiczności, aniżeli tylko SS-owej, co mi się bardzo podoba. Jak tu będzie wejście? Czekajcie, bo tu jest tył, aha, tu jest wejście, dobrze, czyli tu będzie wejście. No dobrze, to zróbmy sobie tutaj wejście. No, siekierka by się przydała, którą mam zaraz obok, ale nie będę jej używać. Dobrze, tutaj mam jakieś klocuszki, okej. Tu też nie ma za bardzo miejsca, więc na ogródek, więc oni tutaj nie będą mieli ogródka, no bo w sumie tutaj jest ogródek taki, powiedzmy. Więc tak, tutaj mamy tak, tu mamy tak, tak, dobra, tak. Tutaj sobie damy na dwa, tu sobie damy na całą ścianę, bo tu ładnie jest. I tu możemy sobie dać też na całą ścianę, a co, dlaczego nie? Okej, no i co, no i tak właśnie przez ostatni czas budowałam sobie domki. Ojejku, dobrze, to też będzie, ale to za chwilkę. Tak, ostatni czas budowałam sobie domki, więc tak to właśnie wyglądało. Myślę, że dużo nie będziemy budować, bo nie będę Was tutaj po prostu zanudzać tymi domkami. Ale mam nadzieję, że Wam się mimo wszystko odcinek spodoba. Oj, nie chciałam padać. Mimo wszystko spodoba, bo dużo zmian zaszło, nie powiem, że nie, bo sporo zmian zaszło. Czekajcie, coś zepsułam.
tą siekierkę. Dobra. Ej. Ej no. Coś zepsuło. Coś ja zepsuła. Zepsuła ja coś. Okej, okay, dobra. I teraz tutaj. Okej. Okay. I teraz tutaj. Dobra. O czym ja mówię? Wybiłam się z rytmu, przepraszam. I nie zdążyłam doskoczyć niestety. Więc do tego potrzebna jest ziemia. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, tutaj. Teraz tutaj. Tak. Tak. I tak. Dobra, teraz od tego się zaczyna daszek. Tylko ja sobie daszek zrobię za chwilkę, jak dokończę ten domek, bo fajnie się buduje, wiecie, synchronicznie, nie? No coś zepsuła znowu, no. Coś zepsuła znowu. Co żeś znowu zepsuła? Psujku ty. Psujek. Dobra. No jak się ładnie te domki oświetli, to myślę, że będzie całkiem ładna wioska. Taką mam przynajmniej nadzieję. Taką mam przynajmniej nadzieję, że będzie całkiem ładna wioska. Jak to się wszystko ładnie tutaj oświetli i osiedli. Nie, no nie spalaj mi. Dobra. Tak, tutaj trzeba dać teraz to. Okej. Okay. Tak. Tak. To musimy sobie zaskoczyć. Tak. No ale zanim to się osiedli, to jeszcze trochę minie. Marzyłoby mi się, gdybym na przykład za tydzień, no, gdybym miała skończony domek i wszystko, to w ogóle byłoby ekstraśnie po prostu. Ale gdyby oni tutaj się przenieśli, to by mi się marzyło. Marzyłoby mi się skończyć domek i ogólnie dużo rzeczy by mi się marzyło. Ale marzenia to fajna rzecz, tylko tyle, że dosyć ciężko je zrealizować. Okej, okay, teraz tak, tutaj będzie tak. Nie tutaj, kurka wodna. Dobra, nie tutaj. Tutaj będzie tak. Dobra, piesek właśnie sobie zrobił fufufufuf. Okej, okay, dobra. I teraz tak, ja bym musiała to sobie ogarnąć, bo ja robiłam właśnie dach odtąd. Szkoda, że jest dosyć ciemno, dość ciemno. Ale damy sobie radę. Damy sobie radę, dobra. Idziemy dalej z dachem. Może jakąś pochodnię byśmy postawili. Mamy jakieś dwie pochodnie. Dlatego też właśnie te daszki są właśnie nie ze schodków. Po to, by im oświetlić ten domek, prawda? No bo jednak te zombiaki tutaj mogą ich ostro atakować, a ja tego bardzo nie chcę. Co ja robię? Halo, halo? Nie w ten sposób? Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. O nie, dobrze, czekajcie, coś zlamiłam. Zlamiłam i to ostro, słuchajcie. Nie, muszę zeskoczyć. No pewnie, że zlamiłam, no nie w ten sposób. Za nisko. Ajajajajaj, no właśnie, widzicie? To jest to, że jak się zacznie budować, to trzeba budować do końca, bo potem to się człowiek gubi. Po prostu. Już dobudowujemy tutaj. Ja, tutaj, o. No nie tutaj, gdzie ty mnie budujesz tutaj, co? O, tutaj zaczyna się daszek, dokładnie tutaj. Dobra, i też daszek się kończy tutaj, z drugiej strony. Aha, tu nie ma jeszcze ścianki. No nic, to nic, to nic, to nic. Dobra. To już ściankę dorabiamy. Tak, dobrze myślę? Dobrze myślę. Dobrze, myślę tym razem. Tą razą myślę dobrze. No idź. Dlaczego nie chcesz iść? O, tak, tak, tak. No więcej tego wybuduj. A, no już Sebastian mi wyjaśnił, czemu mi się myszka tak wjecha, że tak szybko stawia klocki. To źle brzmi. Ponoć dlatego, że po prostu za dużo przycisków naraz, więc to jest dosyć ciekawa hipoteza. Dosyć ciekawa. No ale dobrze, no to trzeba będzie nad tym pomyśleć, żeby tych przycisków za dużo naraz nie stawiać, znaczy nie klikać. Dobra, tutaj możemy sobie to zostawić. Okej, okay, świerkowe drewno, tu sobie będziemy pochodyjkę.
No i co? No i tu idziemy dalej. Idziemy... Nie tędy droga, moja droga. Tak, tutaj. To musimy sobie zbić. Dobra. Hopsa, hopsa. Wiecie, mam duże złoża żelaza, mam duże złoża innych surowców, ale jakoś tak mi szkoda, nie? Po prostu stwierdziłam, że no po co mam to używać, skoro i tak buduję tylko wioskę. Po co mam coś marnować, skoro i tak to tylko dla wioski. Ja taka jestem, dlatego właśnie potem przestałam grać z Minecrafta, bo ja miałam diamentów w cholerę, a tego nie używałam, bo mi było szkoda. Taka już jestem. Strasznie jestem chomik i strasznie wszystko piszę po prostu, tragicznie. Okej, okay, no i teraz musimy to postawić tutaj. Hopsa, ła, no to mnie bijesz, nie mi mnie. Dobra, teraz tutaj musimy sobie ogarnąć. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj jest coś zepsute. Dobra, to zrobimy sobie inaczej. Zrobimy sobie tak. Psa. Teraz nie zaskoczę, ale mogę to sobie kliknąć. Nie w ten No nie w ten sposób. Gro. Moja gro. O, w ten sposób. I już jakoś tak będzie wyglądało sensownie. Dobra, bo tam będzie tutaj białe w sumie to drewienko, więc mogę to białe postawić. No dobra. Ale ja jestem domu lasta, więc nie postawiłam tego białego drewnianka, tej brzuski. Więc cóż. Dobra, no i teraz tu. Tu, i tu, i tu, i tu. Dobra. Ojej, widzicie? Widzicie, co się dzieje? Niedobrze. Dobra. Dobra. Okej, no i tak, tylko tu, tutaj. I teraz tutaj. Co tu jest właściwie? Aha, tu jest to. To tu tego nie będzie. To mnie właśnie zmyliło, wiecie? Tu tego nie będzie, bo tu będą same jakieś pochodnie i kwiatki. W sensie tutaj będzie to. Bo tutaj to jest od tego dokładnie. To będzie. To akurat to będzie. I to będzie. O, właśnie tak. O, właśnie tak. Nie, no myszka, please. Please, nauki. Dobra, ale tu musimy to zbić. Strasznie mi idzie wolno ten domek, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo ogólnie wszystkie domki szły mi szybko. Dobra, teraz mamy te domki. Czy ja tam skoczę? Ciekawa jestem. Ła, skoczę, mogę sobie spokojnie po dachach skakać. Więc jestem tutaj. Tak, dokładnie tutaj chciałam. I teraz cóż, tu i tu. Tadam, mamy pierwsze okienko. Teraz to samo trzeba otworzyć tutaj, z drugiej strony, więc ciemno tu strasznie, że aż spadłam z dyrta. No ale dobrze, no ale jakoś damy radę. Tu i tu. Nie, coś nie gra. To tak chyba musi być. Tak musi być, dobra. Już mamy. Mamy już jeden domek. No i cóż, no ja na następnym odcinku będę chciała zająć się właśnie budową domków, znaczy do następnego odcinka. Budową domków, przenoszeniem tych wieśniaczków. No i po prostu będziemy coś tutaj ogarniać. Aktualnie możemy jeszcze sobie pozbijać tutaj troszeczkę możemy pozbijać sobie stołna, po to by posiać im tutaj trawkę, ewentualnie... No nie, trawki tu nie będzie, tu będzie cobblestone, to jest droga. Trawkę musimy posiać w innym miejscu. O, tutaj będzie trawka. No, także tak, no, robota przy wiosce jest, dużo roboty przy wiosce. No, ale jak ktoś chce to coś mieć dobrego, no to musi się nacharować niestety, kolego. Nie czuję, że rymuje, tak, nie czuję, że rymuje, słuchajcie. Dobra, tu będzie trawka, więc tutaj sobie od razu to zbijemy. Przyda mi się jakaś pochodnia, bo nie mam nic nie mam, słuchajcie. Dobra, to sobie rozbijemy. Okej. I tu sobie walniemy dyrtem. Dobra, i tutaj. No i teraz tutaj sobie będę po kolei robiła dyrtem, ale pierw tutaj musimy sobie dać... Co to jest? Andezyt, nie, dziękuję. Tu będzie kobel. Nie będę się tutaj, wiecie, zaskakała w jakieś inne drogi, bo chyba nie ma większego sensu. Niech oni sobie chodzą po koblu. Jak będą gdzieś dalej szli właśnie przez mostek czy coś, to albo im walnę drewniany mostek, albo jakiś po prostu ten. Myślę, że źle to nie będzie wyglądało. Mam taką przynajmniej nadzieję.
że będzie to całkiem spoko wyglądało. Wiecie, bo nie wiem, gdzie to prowadzi. Aha, to prowadzi do kolejnych domków, więc tutaj będzie też daleko. Okej. No i tak, no cóż, ja mam co robić. Wy macie, mam nadzieję, co oglądać. Mam nadzieję, wam się podoba. No to cośmy porobili. Porobiliśmy tyle, że nic. Ale spokojnie, spokojnie. Ellen już coś wymyśliła na poczekaniu. Już. A, no co ty, Dirtuś? Dirtuś, no co ty? Proszę bardzo, mamy w sumie żelaznego kierowca. No ale w sumie, dlaczego nie? Dobra. No i już, możemy dalej kopać, słuchajcie. Możemy dalej kopać, dobra. Powiedzcie mi się, Pysia, jak wasze wioski wyglądają po renowacji, po przeprowadzce czy cokolwiek. Czy mieliście coś we swoich wioskach? No bo w sumie, no ja tutaj mam pierwszą wioskę. Mam tu gdzieś dalej wioski, ale one są dosyć daleko. Więc chciałabym tą wioską jakoś w miarę w zgodzie żyć. O ile mnie nie zlinczują, to że im domy zaraz niszczę. Kurde. No, że im domy zaraz niszczę. Tak czy inaczej, jestem ciekawa waszych wiosek. Może macie jakieś fajne pomysły na wioskę, jakieś budynki czy cokolwiek. Jestem bardzo ciekawa, co wy byście mi polecili. No, ciekawe, bardzo ciekawe. Okej, okay, myślę, że dotąd sobie poprowadzimy jeszcze tutaj kobla. No w sensie tutaj i tutaj. Tak, i to wystarczy. Bo tutaj sobie walniemy łopatką, wiecie, tu są farmy, to, znaczy to w sumie nie są farmy, tu jest tył domku. Ale możemy sobie to zrobić łopatką. O. Nawet nie robiła tutaj tego. Tylko tak, wiecie, taka mała ścieżynka między domkami w sumie może być. No. Oj. No czemu mi tak dużo stawiasz klocków? Niedobrze. No i tutaj coś sobie dalej poprowadzimy, jakąś taką ścieżynkę tutaj do tego, czy po prostu jakoś tutaj po prostu, o, zrobimy sobie tak. I jako, że niby tam ta ścieżynka idzie, czy cokolwiek. Dobra, starczy. No i cóż. Tutaj by przydało się ogarnąć tego gravla. I zamienić go na zielonego, pięknego. Nie, wodo. Tak się nie bawimy, kochana. Na zielonego, pięknego dyrta, który jeszcze nie jest zielony i piękny. Okej. Trochę tutaj pozamulam. Dobra. Ale jestem szybka. To było szybkie. Dobra. I jeszcze jedno? Nie, już wszystko. Robić. Nie wiem, skąd tu nietoperze, słuchajcie. Nie mam pojęcia, skąd tu tyle nietoperze czasami lata. No ale dobra, no latają, to i latają. Jakim dzień nie szkodzi. Ej. To w sumie. Czemu nie? Okej. Okay. Oj. Dobrze, że tam nie wpadam. Mogłoby być nieciekawie, przyznam się szczerze. Dobra. Okej. Okay. No i co? Tak będzie to wyglądało. Tak będę sobie tutaj powolutku budować. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Minecraftu, z Alien ze mną, czy po prostu Aliencraft, czy cokolwiek innego. Zobaczymy, co będzie dalej, jak to będzie dalej wyglądało. Mam nadzieję, że wam to się podoba, bo mi coraz bardziej, absolutnie coraz bardziej, więc do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa, pa!